Dzień dobry Wam wszystkim. Miło Was tutaj powitać. Ja nazywam się Marek Zywert, jestem współtwórcą serwisów Animani. A dzisiaj przy okazji takiego tematu internetowego jest z nami Joanna z Fundacji Szanowny Pan Kot. Powiedz, Asiu, może kilka słów o Waszej fundacji, o tym, co robicie, skąd to się wzięło? Dzień dobry wszystkim. Joanna Musiał, Fundacja Szanowny Pan Kot. Ja działam w organizacjach prozwierzęcych już długo, bardzo długo i działałam w organizacjach prozwierzęcych. No i w pewnym momencie nadszedł czas na to, żeby stworzyć własną fundację i własną organizację. Ona ma już 8 lat, 2013 została założona, więc już 8 lat jesteśmy, działamy i zajmujemy się kotami w większości. Mamy wypożyczalnię łapacza, czyli sprzętu potrzebnego do łapanek, do sterylizacji, do przechowywania zwierząt, w tym też psów, nie tylko kotów, po zabiegach różnego rodzaju. W Sosnowcu i w Warszawie dwa punkty są otwarte. Domy tymczasowe, adopcje, wizyty przed- i poadopcyjne, też jak najbardziej, interwencje w mniejszym stopniu. To raczej to, co my spotkamy na drodze, z zewnętrznych raczej interwencji nie prowadzimy, ponieważ my się opieramy tylko i wyłącznie na domach tymczasowych. Nie mamy żadnej kociarni, pomieszczeń dla zwierząt, więc no, nasze ograniczone przestrzeń mieszkaniowa po prostu nie ma takiej możliwości, żebyśmy się jeszcze interwencjami zewnętrznymi zajmowali, ale mamy świetne dziewczyny w Warszawie, które sterylizują na potęgę na działkach na przykład. No i wtedy wiadomo, że coś się nawinie, w sensie, no, że nie zawsze jakiś kot, a to nie wiem, trzeba poleczyć, a to maluchy zabrać, bo coś jest nie tak, ale to tylko na takiej zasadzie. I dużo edukujemy, w sensie mamy dużo przeróżnych materiałów i gdzieś tam pojawiamy się, jak jest tylko możliwość od strony edukacyjnej. Chyba tyle w skrócie. Tak, to powiedz mi jeszcze, bo mówiłaś, że zmienialiście waszą stronę. Kiedy zrobiliście zmianę waszej strony? Z 3 lata temu? 3 lata temu, okej. Tak Czyli ta obecna. mniej więcej 3 lata. Nie pamiętam teraz dokładnie, ale ta obecna to jest ta zmieniona. Wcześniej była troszkę i taka, no, mniej nowoczesna, że tak powiem. Okej, do waszej strony przejdziemy jeszcze później. Myślę, że też nie będziemy opowiadać tej historii, ale widziałem, że ta historia gdzieś tam chyba się pojawiła na waszej stronie na temat z tego, skąd się wzięła Tak, jest. nazwa Szanowny Pan Kot. Jest. Zapraszam do poczytania. Jest na naszym blogu, bo właśnie dużo osób pytało, skąd ta nazwa i jej historia. I to jak wczoraj rozmawialiśmy, no jest taka, że dużo osób się pyta, skąd ona się wzięła. Więc zapraszam do poczytania na blogu, jest cała historia, skąd ta nazwa. No i nazwa mi się bardzo podoba, sama ją wymyśliłam. I jest ponadczasowa, jak wczoraj mieliśmy okazję porozmawiać. Tak, zgadza się. Okej, to teraz przejdźmy do strony. Dzisiaj taki temat związany właśnie z tą ilością informacji, ilością danych, które codziennie do nas napływają z różnych stron, ze stron ekranów, ze stron telefonów, czy z wiadomości, które dostajemy. Każdy z nas jest atakowany mnóstwem informacji każdego dnia i tak samo wasi odbiorcy, czyli osoby, do których chcecie dotrzeć z przekazem, czy które też wchodzą na waszą stronę. Dzisiaj będziemy mówić o tym, w jaki sposób można właśnie wygrać tą walkę o uwagę tego internauty, który wchodzi na waszą stronę. Przede wszystkim, co znaczy wygrać tą walkę o uwagę. Jak sprawdzimy, czy wygraliśmy, czy nie wygraliśmy? Zakładamy sobie dla każdej strony kilka celów. Każda strona realizuje różnego rodzaju cele. Ja wam za chwilę pokażę przykłady takich celów. A tutaj tak na prosto definiujemy, że po prostu wygraliśmy, jeśli internauta, ta osoba, która weszła na stronę waszej organizacji, stronę, podstronę, nieważne w którym miejscu, zrealizuje minimum jeden z założonych celów. Te cele są bardzo różne. Mi najprościej na przykładzie właśnie Funny Money mówić o tych celach. Pierwszy przykład to instalacja rozszerzenia, tak? Czyli celem dla użytkownika po wejściu na stronę jest to, żeby on zainstalował rozszerzenie. To taka ciekawostka dla osób, które na przykład niedawno dołączyły do Funny Money, że 3 czy nawet 4 lata temu na Funny Money cel był inny. Ten główny cel, taki podstawowy, był taki, żeby użytkownik założył konto. Ale okazało się, że prościej kogoś jest przekonać do instalacji rozszerzenia niż do założenia konta. Testowaliśmy to i wprowadziliśmy zmianę w takiej hierarchii, można by powiedzieć, celów. I a propos hierarchii celów, to jest też tak, że na każdej stronie cele są
różne, tak? Czyli jeśli prowadzicie stronę organizacji, to tych celów możecie mieć kilka i to nie jest tak, że jest jeden jakiś najważniejszy, chociaż pewnie wiecie, który jest, który gdzieś tam ma taki priorytet, ale tych celów może być kilka. Kolejny cel, który może się pojawić na stronie, to po prostu założenie konta użytkownika, przejście do instalacji aplikacji mobilnej, to dotyczy właśnie Funny Money, czyli jeśli ktoś wchodzi na przykład na telefonie, to dla niego cel jest troszeczkę inny, bo wchodzi troszeczkę w innym kontekście, na innym urządzeniu. I dalej cele takie, które się pewnie pojawiają często na stronach organizacji, czyli wpłata darowizny, zapisanie się na newsletter, czyli zostawienie swojego adresu mailowego gdzieś na stronie, wypełnienie formularza wolontariatu, czyli jeśli poszukujecie wolontariuszy, celem jest na przykład to, że ktoś wypełni formularz, zgłosi się do tego wolontariatu, albo też kontakt telefoniczny z organizacją. Każda z tych rzeczy jest o tyle charakterystyczna z tych celów, że można ją łatwo, względnie łatwo policzyć. Czyli na przykład instalacja rozszerzenia i przypominajki Funny Money, my możemy to policzyć po prostu licząc, ile osób odwiedziło stronę z podziękowaniem za instalację. Wypełnienie formularza wolontariatu można też tak na dobrą sprawę popatrzeć, ile w ciągu miesiąca otrzymujecie maili właśnie z danego konkretnego formularza. To jest cecha charakterystyczna tych celów, jak że można je w miarę prosty sposób policzyć. W miarę prosty sposób policzyć, bo jest oczywiście kontakt telefoniczny z organizacją, którym można się zastanowić, jak ten kontakt policzyć. Takim najprostszym sposobem pewnie byłoby na dzień dzisiejszy po prostu kupienie jakiegoś numeru telefonu, który będzie takim osobnym numerem i wiemy, że na przykład ten numer telefonu publikujemy tylko i wyłącznie na stronie internetowej i nigdzie indziej i wtedy możemy w łatwy sposób zobaczyć, ok, wiemy, że na przykład mieliśmy 50-100 połączeń w danym miesiącu na ten numer telefonu i wiemy, że to jest jak gdyby cały ruch przychodzący ze strony internetowej. Także to też da się policzyć, są na to różne sposoby. Droga do celu nie jest niestety prosta. I co jest ważne, tak jak sobie tutaj spojrzycie na tą górską drogę, ciężko pojechać na skróty. I czasami nie da się pojechać na skróty. Będę o tym mówił za chwilę. Przede wszystkim droga do celu, do realizacji celu na stronie internetowej. Weźmy na przykład tą właśnie wpłatę darowizny. Zaczyna się od tego, że każda osoba, która odwiedza waszą stronę, jest w troszeczkę innym kontekście. Co to znaczy? Po pierwsze, stan wiedzy tej osoby na temat waszej organizacji może być różny. Może doskonale wiedzieć, czym się zajmujecie, a może gdzieś tam zasłyszała kiedyś, że jest taka organizacja, weszła, żeby sprawdzić. Może mieć różną motywację, czyli przychodzi po to, żeby na przykład wie, że robicie jakąś akcję i chce wpłacić darowiznę na waszej stronie, albo przychodzi dlatego, że znajomy powiedział i po prostu chce się dowiedzieć czegoś więcej. Ważne jest też to, że ten kontekst związany z jednej strony z czasem, czyli pora dnia, czyli tak na dobrą sprawę, czy dana osoba, która wchodzi na waszą stronę, czy ten odwiedzający, jest akurat w momencie, gdy ma na to czas, bo wiemy, że każdy z nas na przykład w ciągu dnia może być mniej bądź bardziej zajęty. Mamy takie godziny, w których jesteśmy skupieni na czymś. Jak ktoś nam podeśle linka do jakiejś strony, to rzucimy okiem, ale nie mamy czasu na dalszą eksplorację. Oraz urządzenie, co jest istotne, co jest moim zdaniem coraz bardziej istotne, dlatego że coraz więcej osób wchodzi na strony właśnie z urządzeń mobilnych i to jest ważne, żeby ten kontekst również uwzględnić. Czyli taka z jednej strony jaki może być stan wiedzy osoby, która wchodzi na daną stronę oraz jaka jest jej motywacja. Ja wam tutaj podam taki przykład związany właśnie też z Funny Money. Różnica między stroną główną, a stroną na przykład profilem organizacji, tak? Na stronę główną najczęściej wchodzą osoby, które właśnie gdzieś usłyszały o Funny Money, ktoś im coś powiedział, żeby sprawdzić to Funny Money. Wchodzą na stronę główną, rozglądają się, dowiadują się, jak to działa i dopiero robią to na stronie, tak? Może dostały jakieś szczątki informacji, ale dopiero na stronie głównej dowiadują się, jak to działa. Z kolei osoby, które wchodzą już na profil konkretnej organizacji, tak? Czyli na profil na przykład Fundacji Szanowny Pan Kot na Funny Money, one już są
mają pewną tą wiedzę pogłębioną, tak? Czyli prawdopodobnie dostały linka, zobaczyły posta na Facebooku z danym linkiem i ta wiedza, ta wiedza na temat działania Funny Money oraz motywacja została zbudowana już wcześniej. Czyli de facto wchodzą na stronę Funny Money już w konkretnym celu. Z tego powodu na przykład my też jakiś czas temu zmieniliśmy te profile organizacji, bo właśnie zauważyliśmy, że tam wchodzą już osoby, które mają wiedzę na temat tego, jak to działa, mają motywację i one potrzebują tylko zrobić akcję. Potrzebują tylko zainstalować przypominajkę, albo założyć konto, albo zainstalować aplikację mobilną. Warto o tym pamiętać, że osoby, które wchodzą na waszą stronę, mogą mieć różny stan wiedzy i też wy sami generujecie ruch na różne strony, czyli jeśli publikujecie posta, w którym zawrzecie część informacji, to osoba, dacie link do jakiejś podstrony na przykład, to warto to uwzględnić, że ta osoba, która wejdzie na daną stronę, już ma pewną część informacji przekazaną, ma już pewną wiedzę i prawdopodobnie ma też już określoną motywację, skoro kliknęła w linka, to znaczy, że jest zainteresowana, coś chce w danym temacie zrobić. Druga bardzo ważna kwestia to strona docelowa, czyli gdzie ta osoba zaczyna w ogóle tą podróż z waszą stroną. Bo nie jest tak, że 100% internautów, które was odwiedza, wchodzą po prostu na stronę główną. Mogę się o to założyć, nie dam sobie ręki uciąć, ale nie widziałem jeszcze strony, w której byłaby taka sytuacja, że 100% osób wchodzi tylko i wyłącznie na stronę główną. Na kolejnym slajdzie pokażę wam, jak to można w Analyticsie właśnie sprawdzić. Warto na to po prostu zwrócić uwagę, gdzie większość osób, która odwiedza waszą stronę, gdzie one lądują. Czy to jest strona główna, czy to jest strona na przykład jakiegoś projektu, czy to jest strona kontaktowa, czy jeszcze jakaś inna. I teraz to odnośnie tej drogi na skróty. Zanim ktoś dotrze do celu, czyli wchodzi na waszą stronę w jakimś kontekście, zaczyna od strony docelowej, tak zwany landing page, strona, na której ląduje. I często jest tak, że jest taka pokusa, żeby od razu pokazać akcję i żeby ktoś od razu coś zrobił. Ale wyobraźcie sobie taką sytuację, że wchodzę na stronę organizacji i niewiele wiem o tym, czym ona się zajmuje, a od razu mam jedyną rzeczą, którą mogę zrobić, jest to, że mogę wpłacić darowiznę. No osoba, która nie jest przekonana do działania organizacji, nie ma zbudowanej wiedzy, nie ma motywacji, nie dokona akcji, którą chcemy, nie zrealizuje celu, który chcemy. Dlatego ważne jest to, aby zastanowić się nad tym, jaką wiedzę, jakie informacje są niezbędne, żeby przekonać daną osobę do realizacji danego celu. Czyli tak na dobrą sprawę, przenieść trochę naszą taką rozmowę jeden na jeden, jakbyście chcieli kogoś przekonać do wpłaty darowizny na waszą organizację, jakich używacie argumentów, co mówicie, jakie dane przedstawiacie. I to są tak zwane takie mikrokonwersje, czyli takie elementy, które ktoś musi po drodze zrobić, żeby dotrzeć do tego celu. Te mikrokonwersje można też mierzyć, tak? Można je mierzyć na różne sposoby. To jest na przykład spędzenie określonej liczby czasu na danej stronie, tak? Czyli wiemy, że jeśli ktoś spędził minimum minutę na danej stronie, no to jest to osoba, która zapoznała się z treścią. Możemy mierzyć głębokość na przykład scrollowania strony, czyli czy ktoś zobaczył tylko górę strony, czy na przykład zszedł gdzieś do 3/4 strony. I to każdy taki element świadczy o tym, że ktoś zmierza do tego naszego celu. Jeśli gdzieś interesujecie się rajdami samochodowymi takimi właśnie terenowymi, jak tutaj można by odbić, to zbiera się po drodze pieczątki. Podjeżdża się w określony punkt i zbiera się pieczątki. Można powiedzieć, że te takie punkty po drodze to są takie po prostu pieczątki, takie miejsca, w których ktoś dociera do informacji albo wykonuje jakąś akcję, która niekoniecznie prowadzi od razu do celu, ale gdzieś dalej jest ten cel. Czyli tutaj może przykład Funny Money. Ktoś klika dodaj rozszerzenie, ale to nie jest jeszcze koniec. Po kliknięciu dodaj rozszerzenie jest taką mikrą konwersją. Następnie przychodzi do sklepu Chroma na przykład. Dopiero na końcu trafia na stronę podziękowania za instalację i dopiero tutaj wiem, że jest konwersja. I może być różnica pomiędzy ilością osób, które
która klika dodaj rozszerzenie, a ta, która faktycznie realizuje cel. I to są też miejsca, które, jak później zobaczycie, warto usprawniać. I dopiero później, gdy ktoś przejdzie tą całą drogę, gdy z sukcesem minie każdy z tych zakrętów, wyjdzie z każdego z zakrętów, dociera do celu. A propos tego, co powiedziałem, strony docelowe, czyli gdzie ląduje wasz ruch, czyli zanim zaczniecie cokolwiek zmieniać na stronie, warto po prostu sprawdzić w Analyticsie, w takim właśnie raporcie zachowanie, zawartość witryny strony docelowe, gdzie najczęściej trafiają wasi odbiorcy. Bo oczywiście nie ma sensu zrobić zmian na stronie, na której okazuje się, że wchodzi, nie wiem, 10-15 osób, 15 osób miesięcznie. Tutaj też uczulam na jedną rzecz, że często w tych raportach mogą być grupy stron. I tak też jest w przypadku, domyślam się, bo nie mamy Analyticsa, ale domyślam się, że tak jest w przypadku Fundacji Szanowny Pan Kot, gdzie jest na przykład ta lista, ten poradnik, on ma wiele różnych podstron, ale de facto jest to grupa, można powiedzieć, tematycznie takich samych stron. Czyli w tych stronach docelowych możecie zobaczyć pojedyncze strony, a można też spojrzeć na większy, szerszy taki zasięg, spojrzeć na to szerzej, czyli jakiego rodzaju strony ktoś odwiedza. Przykład Funny Money, rodzaj stron to są albo podstrony partnerów, albo na przykład profile organizacji. To jest jak gdyby cała grupa, tak? Jedna grupa, druga grupa stron. Te strony są bardzo do siebie podobne, bazujące na tym samym szablonie. Często tak jest też na stronach organizacji, więc te zmiany można zrobić od razu dla całej grupy stron, a nie tylko i wyłącznie dla jednej strony. Przejdźmy do tych naszych sposobów, aby wygrać walkę o uwagę tego wchodzącego internauty. I teraz, no właśnie, zawartość. Jak zacząłem przygotowywać treść do dzisiejszego webinaru, to właśnie wspomnianemu tutaj Tomaszowi zadałem pytanie i tam wysłałem mu listę takich różnych rzeczy, które mi przyszły do głowy, a Tomasz odpisał po prostu, rozbroił mnie tutaj kompletnie, bo taka podstawowa rzecz od, że tak powiem, zarania internetów, zawartość, czyli coś, co spowoduje, że ktoś zostanie na waszej stronie, to de facto jest zawartość. Pomijam już kwestię tego, że treść czy zawartość powoduje też lepsze pozycjonowanie strony, ale zawartość i treść, to co to znajdzie się na stronie, jest, można powiedzieć, że kluczowe dla zaangażowania tego odbiorcy i dla wygrania tej walki. Jeśli chodzi o zawartość, to warto się zastanowić, co ciekawego i unikalnego chcemy przekazać, pokazać, czyli czym się wyróżniacie, co jest waszym powodem istnienia, co jest waszym taką motywacją, dlaczego założyliście organizację, dlaczego w ogóle działacie. To jest jedna z takich podstawowych rzeczy, którą wbrew pozorom niewiele organizacji pamięta, aby o tym mówić. Bo to, co dla nas na przykład też dla Funny Money jest taką oczywistością, tak, że no, jesteśmy po to, żeby gdzieś tam pomagać organizacjom finansować swoją działalność, ale my o tym zapominamy, a codziennie przychodzą na stronę osoby, które nie mają kompletnie zielonego pojęcia o tym. Tak samo jest w przypadku osób, które odwiedzają stronę waszej organizacji. Wchodzą tam osoby, które jeszcze 5 dni temu w ogóle nie wiedziały, że istniejecie. I o tym warto pamiętać, czyli warto pamiętać o tym, żeby zawsze w prosty sposób na stronie znalazła się informacja o tym, co w tak dobrą sprawę robicie. Pokażę później przykład właśnie Pachu, Polskiej Akcji Humanitarnej, gdzie mają to zakomunikowane, taką bazę, którą się zawsze zajmują. Kolejna rzecz, jaką historię chcemy opowiedzieć. Tutaj właśnie ta historia waszej nazwy, Asia, tak, jest moim zdaniem niesamowita. Podejrzewam, że nie ja jeden zadaję pytanie, zresztą mówiłaś, że nie ja jeden zadaję pytanie o to, skąd się to wzięło. I też no, gratuluję i wiem, że jesteś dumna z tej nazwy. Zgadza się. Zgadza się i dlatego w końcu opisałam, jak to było.
bo rzeczywiście dużo osób nas o to pyta i dużo osób pamięta tą nazwę. Jak gdyby to też jest dla nas bardzo jakby taka fajna informacja zwrotna, że dużo osób mówi, ja pamiętam tam, nie wiem, 10 lat temu, może nie, ale 5 lat temu gdzieś tam Państwa słyszałem, albo ja chyba gdzieś o Państwu czytałem, albo a tą nazwę to ja znam, więc jak gdyby fajnie, że nazwa jest zapamiętywalna. I to jest też taki sygnał, który dostajecie od nie internauty, ale osoby, która de facto też jest internautą, to jest taki sygnał, nad który warto się zastanowić, że okej, skoro ktoś pyta o to, zwraca na to uwagę, to czy może warto zaznaczyć to w jakiś sposób na stronie. Bardzo dobrze, że pojawił się wpis, a później przejdziemy do takiej głębszej analizy waszej strony i zobaczymy, co możemy z tym więcej zrobić. Kolejna rzecz, czym chcemy zainteresować, tak? Czyli jeśli chodzi o zawartość, czyli czym chcemy zainteresować, jakie dane pokazać. Tutaj jest taka po prostu psychologiczna prawidłowość, że ludzie zwracają uwagę na liczby. Nawet ważne jest to, żeby pisać liczby w formie liczb, a czasami a nie w formie na przykład tekstowej, tak? Czyli wpisujemy, nie piszemy jeden, tylko cyferkę jeden, bo to są znaki, które wyróżniają się w treści również. Jakie dane możecie pokazać? Ja myślę, że każda z organizacji może pokazać dane, czy to będą na przykład chociażby ile lat już istniejecie, to jest bardzo ważna informacja, bo to, że istniejecie 8 lat, to jest bardzo ważna informacja dla osób, które odwiedzają waszą stronę i się zastanawiają, ok, ale to oni powstali pół roku temu, rok temu, działają, nie działają. 8 lat to już jest, można tak kolokwialnie powiedzieć, kupa doświadczenia. I to też jest jak gdyby dowód tego, że ok, działają 8 lat, to znaczy, że coś muszą robić dobrze. Jak będziemy angażować, czyli jak nie zanudzimy oglądającego. To jest taka rzecz, gdzie jak każdy z nas widzi taką ścianę tekstu na stronie, to przyrodnie nie zachęca do tego, żeby czytać. Dlatego często stosuje się takie zabiegi jak wyróżnione nagłówki, krótkie akapity, oddzielone akapity, czyli zrobienie miejsca między akapitami. To są takie elementy, które powodują, że osoba będzie zwracać uwagę na pewne, że ta treść nie będzie taka przytłaczająca i że gdzieś rzucą się w oczy nagłówki, bo jeśli ktoś zobaczy nagłówek, 2 czy 3 akapity i nie zobaczy reszty strony, no bo ekran ma swoją wysokość określoną, to nie będzie to tak przerażające i ktoś zacznie czytać, a dalej zacznie scrollować i nawet jak ten artykuł będzie zajmował 15 ekranów, to przynajmniej na samym początku będzie on bardziej przyjazny dla tego internauty niż jakiś taki zbity tekst. Druga rzecz, obraz to, no właśnie, 1000 słów. Miałem na początku wpisane w prezentacji 1000 słów, ale nie, w tym obrazie na stronie internetowym chodzi tak na dobrą sprawę o emocje. Obraz, zdjęcie, jakaś forma graficzna pozwalają zbudować emocje. I tutaj nie wiem, czy Małgosia jest, chyba Małgosi nie widzę. Małgosia ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. No, Mali Bracia akurat są takim fajnym przykładem, gdzie po prostu wchodzimy na stronę i widzimy po prostu emocje, tak? Widzimy, że to najważniejsze tak na dobrą sprawę jest zbudowane właśnie tu, bo emocje są jedną z ważniejszych rzeczy, które mogą zatrzymać internautę na dłużej. Czyli w momencie, gdy internauta wejdzie na stronę i zobaczy coś, co go spowoduje jakieś poruszenie w taką czy w inną stronę, tak? Wywoła uśmiech, wywoła zastanowienie się, wywoła smutek. To jest coś, to jest emocja, która spowoduje dalszą jak gdyby eksplorację treści. Inny przykład, Comic Relief, organizacja z Wielkiej Brytanii, gdzie wchodzimy na stronę i mamy tutaj dzień czerwonego nosa i widzimy po prostu tego dzieciaka, który no po prostu widać, że jest tutaj mnóstwo emocji wokół tego. Teraz czasami nie ma znaczenia, jakich emocji. Oczywiście
można to dobrać do treści i warto to dobrać do treści, ale przede wszystkim emocje po prostu powinny być. Jako taki trigger. Jak się dłużej nad tym zastanowimy, to często, nie wiem, jeśli widzimy jakiś plakat, widzimy jakąś reklamę, no to co najczęściej powoduje, że na przykład zaczniemy czegoś wyszukiwać, że wejdziemy na jakąś stronę. To też można popatrzeć po reklamach, które pojawiają się w telewizji na przykład, że tam te reklamy tak na dobrą sprawę budują emocje wokół produktu, czasami tego produktu nawet w reklamie nie ma, albo pojawia się gdzieś na końcu. Emocje są tutaj bardzo istotne, żeby tego internautę zatrzymać. Punkt trzeci sposób, wykorzystaj ciekawość, czyli taką podstawową ludzką cechę. Ciekawość to pierwszy stopień do, niektórzy mówią piekła, inni mówią do wiedzy. Myślę, że dzisiaj w związku z tym, że tej wiedzy w internecie jest bardzo dużo, to ta ciekawość jest pierwszym stopniem do wiedzy. I na tym ekranie, który widzicie, tak na dobrą sprawę nie chodzi o tą treść, co tam jest, ale o to ucięte czoło. O to ucięte czoło, dlatego że jak widzicie, okej, nie widać, kto tam do końca jest. Z treści można by wyczytać, ale nie widać, kto tam do końca jest. Jest jakieś nie do końca widoczne zdjęcie, i tutaj mamy tego internautę. Mamy go, bo on będzie chciał zobaczyć, zjedzie niżej i będzie chciał zobaczyć, okej, kto tam jest, jakie to jest zdjęcie, jak wygląda ta osoba. Tutaj warto też pamiętać o takim, fachowo się to nazywa obszar above default, czyli obszar, który widzi internauta zaraz po wejściu na waszą stronę. Tak? Czyli to jest taki tylko fragment górny strony, którą widzi ktoś po wejściu na stronę, jeśli nic nie zeskroluje, nie zejdzie niżej, to jest ten obszar, który widzi. To jest jak gdyby tutaj przykład takiej strony, gdzie ona zachęca do scrollowania, dlatego że obraz, który tam jest, w jakiś sposób sugeruje, że jest tam coś więcej. I w ten sposób możemy wykorzystać ciekawość. I to też nie jest tak, że ludzie nie lubią scrollowanych stron. Ostatnio, jakiś czas temu już, widziałem właśnie takie badania, że tak na dobrą sprawę, zwłaszcza na telefonach, scrollowanie jest podstawowym takim sposobem na zapoznanie się z treścią strony. To jest też rzecz, o której będę mówił przy okazji właśnie, Asia, waszej strony. Kolejny taka rzecz, która pozwala wygrać tą walkę o uwagę, to usuń niezbędne i pozwól się skupić na akcji, którą ktoś ma wykonać. Przykład partnera Funny Money. Jak wygląda strona rejestracji? Sprawdźcie sobie później, wejdźcie na Allegro i wejdźcie sobie, zobaczcie, jak wygląda strona główna na przykład, albo strona jakiegoś produktu z tym menu, wyszukiwarką i całą resztą różnych funkcji, a potem spróbujcie wejść na stronę rejestracji. Zobaczycie coś, co jest jakby kompletnie inne, jest pozbawione wszelkich zbędnych elementów i tutaj jest do zrobienia tylko i wyłącznie jedna akcja i nic więcej. Nic więcej tutaj tak na dobrą sprawę nie można zrobić. Jeśli ktoś będzie chciał, zawsze ma przycisk wstecz w przeglądarce. Wiele osób też wie, że po kliknięciu w logo może wrócić na stronę główną. Warto też dlatego czasami się zastanowić, czy na danej stronie jest potrzebne mnóstwo różnych informacji, czy jest potrzebne menu na przykład na określonej stronie. Czy co można usunąć, aby nie przeszkadzać po prostu w skupieniu. Kolejny temat, kolejny sposób, zaangażuj, czyli daj akcję do zrobienia. Czyli i tutaj mamy właśnie przykład, Asia, od was, akcji do zrobienia. Na jednej z podstron macie właśnie taki formularz. Formularz jest jedną z podstawowych rzeczy, która tak na dobrą sprawę od razu sugeruje odbiorcy, że tutaj jest coś do zrobienia. I teraz to jest bardzo ważne, że raz te pola na formularz, one są już przez internautów rozpoznawalne. Wiedzą, że tam coś trzeba zrobić, coś trzeba wpisać, a dwa, w momencie, gdy zaczną wpisywać, to
to jest taki drobny krok do zaangażowania. Czyli w momencie, gdy ktoś zacznie wpisywać, wypełniać już formularz, oczywiście pod warunkiem, że nie jest zbyt skomplikowany, bo wtedy można go przerazić, ale w momencie, gdy zacznie wypełniać formularz, on się angażuje w treść. Czyli ta niby niewielka operacja, jak pisanie na klawiaturze, jest angażowaniem. To jest taka niewielka praca, którą ktoś robi i tak na dobrą sprawę ta praca później powoduje dalsze zobowiązanie. Czyli ktoś zaczyna wpisywać ten formularz, ma taką akcję do zrobienia, wpisuje swoje dane do tego formularza, czy cokolwiek innego, bo to nie musi być koniecznie taki formularz. To może być formularz, gdzie ktoś na przykład odpowiada na jedno pytanie, a potem klika dalej. I to też jest jak gdyby sposób na zaangażowanie kogoś w treść. W każdym razie wpisywanie danych w formularzu jest sposobem na angażowanie. To jest, od razu pokazujemy jakąś akcję, która jest do zrobienia. Ta strona, jak za chwilę zobaczycie, od góry wygląda troszeczkę inaczej. Teraz tak się zastanawiam, czy nie mogło po prostu wyglądać tak, ale za chwilę będziemy mieli okazję sobie to omówić. I teraz takie pytanie zasadnicze. Czy macie w domu, czy Asia, ty na przykład masz w domu jedno miejsce, gdzie trzymasz klucze? Ja tak, ale ja jestem z tych, co układa wszystko i wie, co wszystko w szafkach leży i jest w stanie przez telefon powiedzieć, wyciągnij z kuchni z szafki w tamtym miejscu, więc ja tak, ale oczywiście zdarza mi się odłożyć nie na miejsce, no i wtedy się zastanawiam, gdzie to jest, nie, jak, no bo jasne. Wybieram, nie wiem, a propos kluczy, tak, kluczy mamy dosłownie dwa miejsca, w których trzymam klucze, ale zdarza mi się, że z jakiegoś powodu te klucze lądują gdzie indziej, no i później jest oczywiście szukanie, nie, gdzie one są. Nie? Dokładnie tak, ja mam podobnie, zwłaszcza, że ciężko czasami wszystkich domowników przekonać, że jest jedno miejsce na takie rzeczy, ale co jest istotne, że to jest coś, co nam ułatwia życie. Mhm. I warto po prostu to wykorzystać również na stronach internetowych, czyli zastanowić się nad jednym miejscem, stałym miejscem, które ktoś będzie miał do tego, żeby wykonać akcję na waszej stronie. I tu jest taki przykład UNICEF-u, unicef.org.uk, czyli brytyjskiej strony UNICEF-u, gdzie oni mają przycisk wesprzyj nas, czyli przekaż darowiznę, zawsze w jednym miejscu. Tam jest taka ciekawostka, że w zależności od treści strony ten przycisk się zmienia. On na stronie głównej chyba jest tylko i wyłącznie Donate to Help, czy tam bez tego Children, ale on zawsze jest w jednym i tym samym miejscu. To tak na dobrą sprawę daje też tej osobie, która wchodzi na stronę, taki porządek, tak? Bo jeśli ktoś wchodzi na jedną stronę, nie pójdzie nigdzie dalej, to z jednej strony pół biedy, z drugiej strony w analityksie przeważnie nie zobaczycie, zobaczycie tą osobę jako odrzucającą, czyli weszła, wyszła na stronę, straciliśmy tą osobę. Ale w momencie, gdy ktoś klika po wielu stronach i ma w jednym miejscu, zawsze na stronie, w jednym i tym samym miejscu, tą akcję, jedną na przykład z najważniejszych, domyślam się, że ta akcja jest jedną z najważniejszych na stronie UNICEF-u, to ma taką jak gdyby pewność, a z drugiej strony ma taki porządek jak z tymi kluczami w domu, czyli okej, wie gdzie tego szukać, nie musi się nawet zastanawiać, gdzie to jest, tam zdaje się, że też jest tak, że jak scrolluje się tą stronę, to ten przycisk zostaje do góry, czyli zawsze można jest on dostępny. Kolejny sposób, aby wygrać tą walkę o uwagę, to zwrócenie uwagi na takie podstawy oraz wykorzystanie ruchu i animacji. Podstawa to kontrast. Upewnienie się, że na wielu urządzeniach, w tym również na telefonach, na których na przykład wieczorem, teraz już włącza się na przykład ten tryb wieczorny i ekran jest przygaszony albo ma inną kolorystykę, czy również w tych warunkach wasza strona jest czytelna. Czy da się przeczytać bez problemu treść, która jest na stronie. A z drugiej strony też ruch i animacja, coś, co możemy spotkać na wielu stronach.
Tutaj Centrum Nauki Kopernik, no ich strona jest wyjątkowo kontrastowa, ale też mają ograniczoną paletę kolorów, co moim zdaniem jest bardzo, bardzo fajne, bo to jednocześnie wprowadza też taki porządek na tej stronie. Ja wam tutaj pokażę też kwestię animacji, tak? I tu za chwilę po prawej stronie pojawi się widget Fanimani, pomagaj robiąc zakupy. Czyli ktoś wchodzi na daną stronę, ja ją tutaj sobie jeszcze raz odświeżę, wchodzi na daną stronę, zaczyna coś tutaj czytać, a tutaj kątem oka widzi, że pojawia się jakiś ruch na stronie. Ruch jest takim elementem, który warto wykorzystać. Jeśli wejdziecie sobie na fanimani.pl, to też tutaj zobaczycie, że tu na dole po lewej stronie co jakiś czas przesuwa się pasek i pokazuje, kto gdzie jaką darowiznę zrobił. Czyli to jest taki element ruchu, który powoduje, że uwaga tego odbiorcy zostanie zwrócona na coś ważnego, ważnego w kontekście celu, tak? I od razu teraz tutaj, okej, po co te informacje, jakie one mają cel? To jest tak zwany dowód społeczny, tak? Czyli tak jak wy na przykład możecie wstawić referencje, wy możecie wstawić jakieś opinie o waszej organizacji albo miłe słowa, które ktoś o was napisał na Facebooku, to jest dowód społeczny waszego działania. Tak samo tutaj de facto te darowizny faktycznie zrobione przez kogoś w danym sklepie są takim dowodem społecznym, że to działa. Czyli to jest taki element, który prowadzi do finalnego celu, czyli przekonania kogoś, żeby po prostu zaczął korzystać z tej metody pomagania. I tak na dobrą sprawę, mamy nasze 7. Za chwilę przejdziemy do tej najciekawszej części dzisiejszego spotkania, czyli będziemy rozmawiać na konkretnym przykładzie, na konkretnej stronie. Tutaj dla was takie podsumowanie, jeśli chcecie, zróbcie sobie po prostu screena, później prezentacja też będzie dostępna, ale możecie sobie zrobić screena z tego, podsumowanie wszystkich celów i co ważne, żeby zanim zaczniecie, żeby sprawdzić, na jakich stronach w ogóle warto robić zmiany, tak? Czyli żeby robić te zmiany na stronach, które mają znaczenie, na których ląduje najwięcej ruchu i na samym końcu, żeby pamiętać również o użytkownikach smartfonów, dlatego że jest ich coraz więcej, dlatego że chociażby jeśli korzystacie z Facebooka, publikujecie informacje na Facebooku, to większość ruchu facebookowego jest właśnie na urządzenia mobilne. Teraz jeszcze przy okazji chciałem wam powiedzieć właśnie o tym widżecie Fanimani. W tym tygodniu wdrożyliśmy nową wersję widżetu. Wygląda bardzo podobnie, ale tych zmian jest troszeczkę więcej. Macie możliwość właśnie wyboru koloru tła i tekstu, czyli takiego dostosowania do kolorystyki waszej strony, wyboru dodatkowej pozycji, pojawiła się właśnie ta animacja, czyli żeby pojawił się jakiś ruch na stronie i została uproszczona też ścieżka. Nie będę was tutaj tym zanudzał. Jak wejdziecie sobie do panelu organizacji na Fanimani, to tam pojawił się też taki znak zapytania, możecie sobie w niego kliknąć, a sobie jest wyjaśnione wszystko, co się zmieniło, jak ten widget zainstalować, jeśli chcecie z niego korzystać, jak go skonfigurować i de facto jak on działa. A teraz przejdźmy, Asia, do waszej strony. Ja tak jak powiedziałem, zrobiłem sobie tu listę rzeczy. Trzy podstrony, strona główna oraz dwie inne podstrony, czy rodzaje podstron, tak na dobrą sprawę, które chciałbym razem z tobą przejść. Co jest ważne, ja mogę nie mieć świadomości raz, kontekstu, w jakim ktoś wchodzi na waszą stronę, czyli czy ktoś wchodzi na waszą stronę dlatego, że wy wysyłacie posta przeważnie na Facebooku i wtedy ktoś znajduje albo na przykład z określonego słowa kluczowego, co też jest bardzo istotne, tak? Czyli jeśli ktoś szuka informacji, jak rozpocząć prowadzenie domu tymczasowego dla kotów, załóżmy takie coś, to od razu wiemy i wchodzi na waszą konkretną jakąś jedną podstronę, to od razu wiemy, jaki jest kontekst tej osoby. Czyli wiemy, że ta osoba szuka już czegoś konkretnego i tak na dobrą sprawę ta strona powinna być przedłużeniem tego wyszukiwania. Ja
nie mam pełnej informacji, jakie są cele u was na stronie, jaki jest kontekst waszych odbiorców, dlatego fajnie, że możemy o tym porozmawiać i podyskutować trochę, bo być może rzeczy, które zasugeruję, z jakiegoś powodu nie będą zupełnie u was miały zastosowania. Jesteśmy na waszej stronie głównej. Zgadza się, tak? To wasza strona główna. Najważniejsze. Tak. Tak. Ja sobie wynotowałem takie rzeczy, które są fajne, które są moim zdaniem budują właśnie to zaangażowanie czy tego internauty i są takimi krokami do tego, żeby zrealizował cele oraz takie rzeczy, które moim zdaniem warto przemyśleć, zastanowić się i zmienić. Jeśli chodzi o waszą stronę główną, to ja przyjąłem założenie, że tutaj wchodzą osoby, które mogą nie mieć wielu informacji na temat waszej organizacji. Czyli przyjąłem takie założenie, że oni wiedzą, że istniejecie, może wiedzą, gdzie działacie, na jakim obszarze terytorialnym. Z grubsza wiedzą, że zajmujecie się kotami, gdyby to jest cała, czy czymś wokół kotów. I przyjąłem założenie, że w takim kontekście ktoś do was wchodzi. Co moim zdaniem to jest bardzo fajne na tej stronie, no to przede wszystkim te emocje, które widać po tych kociakach, zwłaszcza tych dwóch, które są na dole, które po prostu patrzą mi prosto w oczy i chciałyby coś powiedzieć. U każdego internauty w głowie te pytania tych kociaków będą, czy pytania, czy te emocje tych kociaków będą inaczej zinterpretowane, ale one są. One po prostu są i to jest moim zdaniem bardzo, bardzo fajne. Jeśli jesteśmy przy tym zdjęciu, to ja je widzę w drugiej kolejności. Pytanie, czy byłoby dobrym pomysłem, żeby to zdjęcie jednak nie było tak mocno wycieniowane, czy wygaszone, żeby te emocje troszeczkę bardziej zbudować. Pytanie zostawiam to tobie. To jest, co jest tutaj jeszcze bardzo fajne, że ten przycisk więcej informacji od razu rzuca się w oczy i co jest istotne, nie ma drugiego takiego samego przycisku na tym ekranie, który widzimy. Jest tylko jeden, jedyny taki przycisk. Na to warto zwrócić uwagę. Jeszcze pół biedy, gdyby był drugi przycisk taki sam i miał taką samą treść, czyli więcej informacji. Lub prowadził do tej samej strony, do tej samej akcji. Czasami się niestety zdarza tak, że są tak samo wyglądające przyciski na stronie, ale prowadzą do kompletnie innych działań, do kompletnie innych akcji. Tutaj jest bardzo fajnie, że jest po prostu ten jeden przycisk, jedna akcja i to od razu się rzuca w oczy. I teraz od razu cofnijmy się do tego czoła, które tam widzieliśmy po drodze. Ciekawość. Jak wszedłem na tę stronę, miałem takie wrażenie, że to jest wszystko, nic więcej nie ma poniżej. Jak gdyby nie miałem takiego odruchu, żeby coś zeskrolować. A tam jest mnóstwo ciekawych informacji poniżej. Tutaj mega mi się podoba to jak gdyby przedstawienie, jak możesz nam pomóc. Bardzo czysto, przejrzyście, no taki po prostu, aż chce się to jakby eksplorować, jest tutaj po prostu zachowana estetyka, zachowany jest porządek, tak? No, źle się czujemy sami w miejscu, w którym widzimy bałagan, tutaj jest porządek, dobrze się czujemy, zostaniemy w tym miejscu na dłużej. To, co bym tutaj sugerował, to, bo z tego, co zauważyłem, to jak gdyby ten układ jest tak zrobiony, że on się zawsze dostosowuje do wysokości ekranu, czyli można się zastanowić, jaka będzie kolejna akcja tej osoby, która wejdzie na waszą stronę i tak jak ja, nie poczuję, że tam jest więcej treści poniżej. Albo coś kliknie w menu do góry, albo kliknie więcej informacji, pod warunkiem, że będzie chciała przekazać 1% podatku, bo ta informacja się łączy jak gdyby ze sobą. To, czego mi na przykład zabrakło,
to takiej misji, takiej wizji, czy takiej właśnie na przykład informacji o tym, jak powstała nazwa Szanowny Pan Kot. To jest dla mnie taka baza, jeśli oczywiście przyjmiemy, że założenie kontekstu tych użytkowników jest słuszne, czyli że na waszą stronę główną wchodzą osoby, które niekoniecznie wiedzą, czym dokładnie się zajmujecie, kiedy powstaliście, jak powstaliście. Nie wiem, czy to założenie, Asia, jest w ogóle słuszne, czy jest niesłuszne. To znaczy, ja nie spotkałam się z, że wchodzą po to, znaczy ja widzę, co nam Google czasami wyrzuca informacje. Oni na nasze strony wchodzą, jak złapać kota, zgubiłem kota. Czyli tak naprawdę nie do końca ich interesuje organizacja jako organizacja, co ona jest, ile powstała i co robi w sensie samej organizacji. Dużo zapytań mamy, jak złapać kota, albo co zrobić z kotem, w sensie znalazłem kota, czyli dużo takich informacji niezwiązanych kompletnie z naszą działalnością, tylko jak gdyby już z konkretnym problemem, czyli zgłaszają się z konkretnym problemem i szukają wsparcia a propos tego po organizacjach. Nie? Dopiero później niektórzy się interesują tak naprawdę, czym my robimy, co my tak naprawdę robimy. Rzadko kiedy wchodzą po to, żeby sprawdzić, co my robimy tak naprawdę. Ale czy te osoby, o których mówisz, one trafiają na stronę główną, bo czy trafiają od razu na jakąś konkretną podstronę, gdzie znajdują odpowiedź tak na dobrą sprawę na ten problem? Na podstronę. Okej, okay, tak. A osoby, które trafiają na stronę główną, czy to będzie ta sama grupa, czy... To jest inna grupa, to jest na pewno inna grupa, która raczej sobie szuka albo sprawdza przy okazji 1%, co my robimy. Czyli jakąś darowiznę, którą chcą nam przekazać, to jak gdyby jest trochę inna grupa i trochę pod innym kontekstem. Wtedy te osoby, jeśli jest na przykład 1%, albo są jakieś darowizny, akcje, przekaż nam coś, bo to nie zawsze musi być darowizna finansowa, to wtedy wchodzą i sprawdzają tak naprawdę, czym my się zajmujemy. Pomijam oczywiście te osoby, które nas znają. Jak gdyby o tych osobach, które nas znają i wiedzą, co my, to o tych osobach w ogóle na razie nie wspominam. Nie? No, te osoby, które was znają tak na dobrą sprawę, to oni są już bardzo blisko realizacji dowolnego celu, który macie na stronie, tak? Tak. Bo nawet jakbyście gdzieś schowali tą kwestię wpłat, to oni napiszą do was, gdzie znaleźć te wpłaty, bo was znają, są zmotywowani i to jest grupa, z którą tak na dobrą sprawę nie ma problemu większego. Pytanie właśnie, czy w kontekście strony głównej i to strony głównej dowolnej organizacji, czy nie warto właśnie myśleć tylko i wyłącznie o grupie tej kompletnie nowej, tak? Czyli o tych użytkownikach, którzy niewiele wiedzą, chcą sobie, szukają tego, tak jak mówiłaś, szukają tego takiego dowodu społecznego, czyli sprawdzić, czy ten 1% podatku chcemy na pewno im przekazać, czyli szukają takiego potwierdzenia działalności. Jeśli to jest ta grupa, to moim zdaniem na przykład informacja o tym, że działacie od 8 lat, byłaby bardzo, bardzo cenna, tak? Bo to jest jak gdyby dowód. Nie każdy wie, że trzeba minimum 2 lata mieć ciągłej działalności, żeby mieć status OPP i można było przekazać 1% podatku. Nie każdy podatnik jest w tym temacie zorientowany. Ja wam tutaj pokażę ten przykład, o którym wspominałem, pach.org.pl. Tutaj do góry oczywiście podstawowe informacje, czy jakieś aktualne informacje, ale tutaj zaraz poniżej jest tak na dobrą sprawę podstawa funkcjonowania organizacji, czyli po co oni w ogóle istnieją. Ja bym się zastanowił, czy warto pod kątem właśnie tej grupy takiej nowych odbiorców, czy warto u was coś takiego dodać. No i wykorzystanie ciekawości, tak? To scrollowanie strony. Tutaj jest dużo fajnych treści, one są fajnie, przejrzyście poukładane. I moim zdaniem warto dać szansę temu użytkownikowi, żeby on zobaczył, że tam poniżej coś jest. W tym celu robi się bardzo prosty zabieg. Można po prostu ten baner skończyć kawałeczek wcześniej i pokazać jakiś fragment kolejnego elementu, albo można taką strzałeczkę, tak jak macie tutaj tą strzałeczkę powrotu,
do góry. Można zastosować taką strzałeczkę, która na przykład znajduje się albo na środku, albo w prawej stronie, która nawet idealnie byłoby, żeby się w jakiś delikatny sposób animowała. Ona wtedy zasugeruje temu użytkownikowi, żeby on się wtedy scrollował tutaj poniżej i zobaczył, co tam jeszcze jest. Są też narzędzia do tego, żeby w ogóle badać, jak głęboko ktoś wchodzi na, jak daleko ktoś scrolluje na danej stronie. To jeśli chodzi o stronę główną. Kolejna strona, poradnik, profesjonalny dom tymczasowy. To wczoraj rozmawialiśmy też o tym, że to jest jedna z rzeczy, która i to jest bardzo cenna informacja, którą wczoraj powiedziałaś, taki dowód społeczny, czyli taki dowód, że to jest, tutaj jest coś dobrego, że dajecie informację taką, że gdyby ktoś wcześniej dostał ten poradnik, to miałby łatwiejsze życie. Tak, tak w skrócie zrozumiałe. Gdyby ktoś to wcześniej przeczytał, to jego życie i prowadzenie domu tymczasowego byłoby prostsze. Zdecydowanie tak. I myślę, że to jest coś, co warto byłoby na tej stronie wykorzystać. Co jest tutaj bardzo fajne, że wchodzi się na stronę i też tak jak na stronie głównej mieliśmy jeden przycisk, który się od razu rzucał w oczy, tu wchodzimy na stronę, na podstronę. Zakładam, że tutaj trafiają osoby, no właśnie, cofnijmy się do tego kontekstu użytkownika, tutaj trafiają osoby, które na przykład wyszukują w Google takiego właśnie sformułowania, jak prowadzić dom tymczasowy, jak zacząć, czy nawet szukają, bo usłyszały gdzieś e-book profesjonalny dom tymczasowy, czy poradnik dom tymczasowy. Czyli wchodzą już osoby, które mają konkretną rzecz na myśli, są zmotywowane, nie żeby pobrać e-booka, broń Boże, one są zmotywowane do tego, żeby rozwiązać jakiś swój problem. I o tym też warto pamiętać, że one wchodzą po to, żeby rozwiązać jakiś swój problem, bo na przykład chcą założyć dom tymczasowy albo mają problemy z tym domem tymczasowym i chcą się dowiedzieć czegoś więcej. I to jest bardzo fajne, że jak gdyby wchodząc na tą stronę, od razu widzą potwierdzenie, że trafili w dobre miejsce. To jest, jeśli chodzi na przykład o pozycjonowanie stron czy o reklamę w Google, to Google na przykład też to mierzy. To jest taki tak zwany współczynnik jakości, czyli jeśli ktoś kliknie w Google, że wchodzi na daną stronę, ale Google widzi, że on po chwilę z niej wychodzi, to ten współczynnik jakości jest słaby. Dlatego, że ktoś wychodzi, bo nie znalazł potwierdzenia, że informacji, której szuka, znajdzie właśnie na tej stronie. No to automatycznie dla wyszukiwarki Google jest informacja, ok, ktoś szukał takiego sformułowania, trafił na tą stronę i z niej wyszedł albo się cofnął, czyli na to pytanie nie znajdzie odpowiedzi na tej stronie. Tutaj mamy potwierdzenie, tak na dobrą sprawę. Profesjonalny dom tymczasowy, poradnik, wiemy, że ktoś trafił i to jest moim zdaniem bardzo, bardzo fajne. Jest tutaj mało elementów, to jest moim zdaniem plus. Jest bardzo przejrzyście tutaj w tej ramce po lewej stronie jakaś podstawa, jakaś krótka informacja tutaj i jakaś treść do przeczytania. Jest mało elementów, jest to moim zdaniem bardzo, bardzo proste i przejrzyste. No i oczywiście ten kociak, który i buduje emocje, i jest potwierdzeniem, takim elementem potwierdzenia dla osoby, która trafiła na tą stronę, że ok, jestem w temacie około kotów. Tak? To jest coś, co jest przez ułamek sekundy widziane przez kogoś, ale jest automatycznym potwierdzeniem, takim czymś, czego ktoś nie zauważa, bo podświadomość po prostu mówi, ok, trafiłem w dobre miejsce. Bo gdyby ktoś tutaj zobaczył samochód, to by się zastanowił, od razu zapaliłaby się jakaś lampka, jakiś stop by się pojawił, o co chodzi, tak? Tutaj mamy kota, wiemy, że jesteśmy we właściwym miejscu. Co ja bym tutaj zasugerował, to ta czytelność opisu, to. Dla mnie to jest trudne do przeczytania, a co jest istotne, wczytałem się w to, i tu są bardzo fajne, moim zdaniem, ciekawe informacje, które mogą przekonać do tego, żeby ktoś wykonał akcję, która jest tutaj.
w ogóle ten jak gdyby fragment, i tutaj cofamy się do punktu pierwszego, do punktu, który podkreślił mi Tomasz, zawartość, zawartość, zawartość. Po prostu ta treść, która jest tutaj napisana, ona jest fajna. Warto się nią po prostu pochwalić i pokazać, może powiększyć tą treść, może wyróżnić jakieś fragmenty, żeby ktoś zobaczył takie cenne informacje, które tutaj de facto są. I oczywiście pierwsza podstawowa sprawa, że patrzę na tą stronę, nie wiem, jaka jest akcja. Oczywiście wchodzą tu osoby zmotywowane, więc one pewnie poszukają sobie, zobaczyły tutaj, widzę tu fragment czegoś, mi tutaj wystaje za tym modułem wpłat, więc pewnie się zeskrolują i zobaczą i są zmotywowane do tego, żeby czytać dalej ten poradnik i zobaczą tutaj, że ok, żeby przeczytać, to muszą zostawić e-mail i go pobrać. Ja bym się zastanowił, czy po prostu tego formularza nie wrzucić po prostu wyżej, czyli żeby ktoś od razu widział, że ma formularz do wypełnienia i albo może on być po lewej stronie, albo może być na przykład poniżej treści, czyli jak gdyby będzie taką naturalną kontynuacją tego, że ktoś będzie czytał treść i pod spodem ma ciąg dalszy, zostaw e-mail i pobierz. Co ty o tym, Asia, myślisz i dlaczego nie mam racji? To znaczy tak, ja dopiero teraz zauważyłam, że te litery są małe, w sensie takim, że jak trzymałeś tą stronę, ja tak patrzę, akurat mam dosyć spory monitor przed sobą i daleko dosyć siedzę i mówię, jejku, jakie to są małe litery, w sensie, że nie mam wady wzroku, w sensie, że jestem daleko, widzę jeszcze do tego. I rzeczywiście to zwróciło, jak pokazałeś tą stronę, to pierwsze, co mi się zrzuciło w oczy, że te litery są za małe. I rzeczywiście jest on mało czytelny, w szczególności jeśli ktoś ma, nie wiem, problemy ze wzrokiem, siedzi gdzieś z czymś dalej. Tutaj ta treść, ten fragment będzie dla niego nieczytelny. Rzeczywiście trzeba się mocno wczytać, żeby przeczytać, a tam jest rzeczywiście fajne rzeczy. I wydaje mi się, że gdybym rozszerzę treść, w sensie go zwiększę i wypośrodkuję, to wtedy też będzie automatycznie bardziej widać formularz, który jest na dole. W sensie będzie, no trzeba będzie zeskrolować, żeby przeczytać cały fragment, bo jak on się automatycznie zwiększy, to zejdzie nam niżej. Wszystko, co za tym idzie, żeby zeskrolować, będzie łatwiej widać, że pobrać. Ja to tak widzę, tak? Że jeśli powiększę. No to żeby dokończyć czytanie tekstu, muszę zjechać na dół i wtedy automatycznie będzie widać cały baner do pobrania. I to jest na pewno rzecz, którą będę poprawiała, bo ja dopiero teraz tak naprawdę to zauważyłam, że on jest mało czytelny. Ale pokazałaś tutaj tak na dobrą sprawę to, że czasami te zmiany nie muszą być wielkie, bo faktycznie jeśli powiększysz tutaj tą treść, wymusisz scrollowanie tej osoby, tak, która tu jest, to rozwiążesz też drugi problem, że nie widać formularza na po samym początku. Tak, tak. Więc jeden prosty zabieg i załatwia przynajmniej dwa problemy, czyli jeden z czytelnością tego tekstu, a dwa z tym, że do tego formularza ktoś może go nie zauważyć, bo jeśli będzie sytuacja taka, że ktoś na przykład będzie z tą stronę widział tak, no to tego formularza nie zobaczy, tak? Ja akurat mam taką rozdzielczość, że widzę tutaj, gdzieś tu jest jakiś tam kod. Tutaj ja widzę, że macie tutaj ten przycisk recapture po prawej stronie. Ja bym się zastanowił, czy on jest potrzebny. Wiem, że technicznie można to zrobić bez tego, czyli jak gdyby to zabezpieczenie przed otrzymywaniem spamu można zrobić w inny sposób, skuteczny, bez wyświetlania tego elementu na stronie. Bo moim zdaniem jest po prostu zbędny, tak? Jest jakimś tam czymś odwracającym uwagę. Ale to też nie jest pewnie jakiś priorytet. Tutaj też jest taki jeden efekt i też rozmawialiśmy też o tym, że będziecie mieć jakiegoś kolejnego e-booka i myślicie o tym, żeby on był dostępny dopiero po wpłacie darowizny. Jeśli waszym dodatkowym celem byłoby właśnie pozyskanie, oprócz tego, że ktoś
ktoś zostawi adres e-mail, czyli macie z nim kontakt. Jeśli waszym celem tutaj, czy waszym celem tak generalnie jest również to, żeby ktoś wpłacił wam darowiznę, zastanowiłbym się nad tym, czy ten moduł wpłat FunnyPay, który tutaj macie, nie osadzić go na przykład albo za treścią, albo w jakiś sposób w treści przed formularzem. Czyli ponieważ pamiętajmy o kontekście, tu wchodzą osoby zmotywowane. Osoby zmotywowane tym, że chcą rozwiązać jakiś swój problem, dlatego one jak gdyby będą, jest duża szansa, że same automatycznie będą tą stronę scrollować. Ale też warto taką motywację wykorzystać, czyli zasugerować, poradnik ten jest bardzo cenny, mamy o nim takie i takie opinie, może te opinie po prostu na tej stronie pokazać, po prostu jako taki fragment tekstu, jako cytat, czyjś cytat i dać od razu sugestie, pomóż nam rozwijać i aktualizować na przykład ten poradnik, wpłać darowiznę. Czyli zanim ktoś przejdzie do formularza, ma jeszcze taką opcję wpłać darowiznę. Do przemyślenia, bo to oczywiście jest przy określonych założeniach, że tu faktycznie wchodzą osoby tak na tyle zmotywowane, że to wpłać darowiznę ich nie odstraszy, bo pamiętajmy, że każdy kolejny element na stronie walczy o uwagę tego odbiorcy. To jest jeszcze też taki element wpłać darowiznę, gdzie część osób myśli, może pomyśleć, a może tak, że musi zrobić darowiznę, żeby pobrać podręcznik. W sensie, że jak gdyby, że to może wywołać taką reakcję. A nam bardziej zależało, żeby udostępniać podręcznik i ewentualnie później przez maila, którego nam zostawia, taka moja koncepcja była, tak? Zostaw nam maila, to jest dla mnie ważniejsze, bo ja cię później ewentualnie poproszę o zostawienie opinii o tym podręczniku albo o wpłaceniu na rozwój naszych jakichś tam rzeczy, żeby akurat jeśli chodzi o poradnik, nie było to związane z darowizną. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi kota, czyli o tym e-booku, o którym wspomniałeś, że powstanie, to tam już będzie, że po wpłacie dopiero dostaniesz e-booka. Po zrobieniu darowizny dopiero jesteśmy w stanie ci go udostępnić. On będzie działał troszkę inaczej, bo forma, czyli treść będzie cała dostępna na stronie, ale forma e-booka i dodatkowe rzeczy będą w e-booku, nie będą dostępne na stronie, czyli będzie podstawowe informacje, te, które są w instrukcji obsługi kota, będą, ale będą dodatki, które będą w e-booku i wtedy już nie będzie tak jak z poradnikiem, że no pobierz i dowiedz się, tylko nie, jak gdyby to już będzie akcja za pobranie, znaczy za darowiznę, tak? Czyli najpierw wpłać darowiznę, a później dopiero możesz dostać e-booka, bo te dodatki jak gdyby będą tu bardziej w cenie, a informacja, jak nie potrzebujesz dodatkowych informacji, to je masz wszystko za darmo na stronie, więc trochę inne będą cele. Tutaj poradnik miał za typowe zadanie dowiedz się, ponieważ wiemy, jak ile domów tymczasowych ma różne pytania i nie wie, i osoby nas pytają i odsyłamy i mówimy, pobierz sobie, poczytaj, to jest ważniejsze, zostaw nam kontakt. Okej, okay, no to jak gdyby jest odpowiedź na to pytanie, czy warto tutaj wplatać gdziekolwiek wpłatę darowizny, zanim ktoś pobierze. Co jest tutaj też fajne i na co zwracam uwagę, że ten przycisk poniżej ma na nazwie pobierz poradnik. I to jest duży plus moim zdaniem, bo to jest bardzo konkretna akcja. To nie jest tak, że wyślij, zapisz mnie, czyli ktoś wchodzi tutaj w kontekście, ma wyjaśnione, że tu jest jakiś poradnik do pobrania i ta akcja, którą ma wykonać, nazywa się właśnie pobierz poradnik. To jest moim zdaniem bardzo, bardzo fajne i na to zwracam uwagę, żeby w tych akcjach, które się pojawiają na przyciskach, robić takie rzeczy, jak gdyby, które są przedłużeniem treści, czy przedłużeniem tego, czy prowadzą do tego konkretnego celu, który chcemy osiągnąć. No, taka ciekawostka na marginesie, że właśnie na FunnyMoney testujemy, czy skuteczniejsze będzie napisanie zainstaluj przypominajkę, czy skuteczniejsze jest
na przycisku dodaj rozszerzenie. Znam już częściowe wyniki, ale nie są jeszcze pełne, więc nie będę nic tutaj mówił. Pewnie za jakiś czas zobaczycie jak efekt końcowy, czyli w zależności od tego, jaki będzie wynik testu, to taka treść zostanie na przycisku. To jest moim zdaniem duży plus. Czas nam już super mocno ucieka, więc ja polecę dalej do kolejnej strony. I strona się ciekawie nazywa Kocia Toaleta. Zobaczmy przede wszystkim punkt pierwszy, kontekst. Ja przyjąłem tutaj założenie, że na tą stronę ktoś trafia tak jak na ten poprzednią, na poradnik, czyli ktoś wyszukuje, nie wiem, informacje na temat kuwety dla kotów, jak sobie poradzić z kocią toaletą, szuka jakiegoś konkretnego problemu i trafia bezpośrednio na tą stronę. Nie z jakichś tam podstron, nawet niekoniecznie jako kolejny rozdział, bo to jest jak gdyby element tej instrukcji obsługi kota, tylko po prostu bezpośrednio z Google trafia na tą stronę. Czy taki kontekst możemy przyjąć? Mhm, jak najbardziej. No. Tak. Okej, okay, to co jest tutaj moim zdaniem bardzo fajne, że widać od razu treść i że tej treści jest dużo. Czyli to nie jest tak, że ktoś przyszedł na stronę i widzi na przykład 5 zdjęć, ale nie ma żadnych konkretów. Czyli ktoś przyszedł po konkret, pamiętajmy o kontekście, przyszedł po rozwiązanie jakiegoś swojego problemu i on chce to rozwiązanie tutaj znaleźć i tutaj od razu widzi, że jest jakaś treść do przeczytania i on jest zmotywowany do tego, żeby czytać. Czyli niekoniecznie będzie szukał jakichś, nie wiem, 5 punktów, żeby od razu rozwiązać problem, tylko mimo tego, że treści jest dużo, będzie czytał. Co jest też fajne, jak zjadę sobie tutaj niżej, to nic więcej mi tutaj nie przeszkadza, mogę się skupić na tym, co jest tutaj w tej treści, mogę sobie to spokojnie czytać, czyli tutaj ktoś jest w kontekście rozwiązywania, poszukiwania rozwiązania swojego problemu, dociera do samego końca. Co jest fajne, no, że mamy tą jedną z ważniejszych akcji do zrobienia na waszej stronie, czyli wpłacenie darowizny. Ja bym się tutaj zastanowił, czy ten nagłówek wesprzyj nas, bo możecie to zmienić w panelu organizacji, czy nie zmienić mu po prostu nazwy, bądź ten nagłówek tutaj FunnyPay, tak? Czyli pomóż nam pomagać kotom, albo pomóż nam. Nie wiem, czy Asia coś sobie przychodzi do głowy. Coś związane z waszą organizacją, czyli żeby ten tekst miał również taką namiastkę emocji. Nie wiedziałam, że można to zmienić, zacznijmy od tego, ale jak można, to na pewno to zmienimy, bo rzeczywiście często posługujemy się szanownym panem kotem, tak? W sensie częścią nazwy i w różnych akcjach właśnie tą nazwę używamy bez fundacji wtedy i tutaj szanowny pan kot potrzebuje wsparcia albo potrzebuje na kuwetę, albo potrzebuje na żwirek, w zależności od kontekstu, jak najbardziej można użyć i czasami używamy też szanowne koty bez pan kot. Skoro to można zmienić, to ja to zmienię. Ten nagłówek FunnyPay możecie pewnie zmienić. To już jak gdyby w waszej stronie, w konstrukcji strony możecie pewnie też zmienić. Ale to jest taki drobny element, który też buduje emocje. Zastanowiłbym się, czy tutaj, nie wiem, jakieś chociażby małe zdjęcie kota miałoby zastosowanie, ale to taki pomysł gdzieś tam na boku, może się to sprawdzić, może się to nie sprawdzić. To ten motyw właśnie, szanowny pan kot potrzebuje wsparcia, jest moim zdaniem bardzo, bardzo fajny i to myślę, że warto na tej stronie zmienić. I tutaj taka jedna rzecz, że patrzymy na wersję mobilną tej strony i na wersji mobilnej wartościowe jest oczywiście to, że ktoś tutaj doczytał do całej treści, ale może zdarzyć się tak, że nie dotrwa do samego końca i zakończy swoją podróż tutaj, czyli w wersji mobilnej strony nie dotrze i nie zobaczy, że szanowny pan kot potrzebuje wsparcia.
do przemyślenia, czy na przykład zrobić ten moduł w treści, czyli w ogóle go przenieść, jakby zrezygnować z tej prawej części strony i na przykład wstawić go gdzieś w środku treści. To może być taki przerywnik, gdzie ktoś jest zmotywowany, ale nawet jeśli on w momencie czytania nie przejdzie do tej płatności, to od razu mu sugerujemy, że potrzebujemy twojego wsparcia, a wiemy, że tak na dobrą sprawę, jak ktoś wchodzi na tą stronę, no to skupia się na tej treści, bo po to tutaj przyszedł, po tą treść tutaj przyszedł. Zresztą ten sposób znajdziecie też na wielu portalach internetowych, gdzie wchodzicie czytać jakąś treść i gdzieś tam jest jakiś przerywnik, czasami jedno zdanie, czasami coś więcej, bo to nie musi być od razu cały formularz, tak? To może być jedno zdanie, które spowoduje po prostu przeniesienie do strony z formularzem czy otwarcie tego formularza. To będzie uniwersalne rozwiązanie zarówno dla wersji na komputer, jak i dla wersji na telefonie, że ktoś tutaj po prostu gdzieś we fragmencie treści zobaczy taki element, że szanowny pan kot potrzebuje wsparcia. I to też tak na dobrą sprawę jest taka sugestia na przyszłość. Jak już będziecie mieć tego e-booka, którego de facto na tych stronach pewnie będziecie promować, bo to jest cała seria stron, tak? I te strony będą zmieniane, jak gdyby ta treść jest uaktualniana i te strony będą wszystkie zmieniane, więc to jest taka sugestia, że rzeczywiście w stronie można zamieścić krótką informację, żeby przełożyć, czyli dać akcję do wpłat, nie? Już nie sam baner, tylko nawet jakieś hasło, bo te strony właśnie w kontekście tego nowego e-booka będą uaktualniane, będą zmieniane, będą odświeżane. Czyli na ten moment tym celem gdzieś tam do wstawienia w środek strony byłoby to wesprzyj szanownego pana kota, a z czasem się to może po prostu zmienić na pobierz e-booka, czy jakby zmieni się akcja, bo de facto wsparcie szanownego pana kota i tak będzie, tak? Tylko że ktoś dostanie coś ekstra za tą swoją darowiznę. To jest też przykład jak gdyby takiej serii stron, tak? Czyli tutaj tych stron jest minimum 14, tak? Nie wiem, czy tam jest więcej jakichś podstron głębiej, ale tych stron jest minimum 14, więc tak na dobrą sprawę to jest 14 różnych podstron, na których na każdej z nich można zastosować jeden i ten sam sposób, żeby zachęcić kogoś do wsparcia szanownego pana kota. I to tak na dobrą sprawę te najważniejsze rzeczy, które przyszły mi do głowy. Czy ty, Asia, albo osoby, które nas oglądają, mają jakieś pytania? Pojawiło się pytanie, czy od Romy, czy że warunkiem otrzymania e-booka nie może być przekazanie darowizny, czyż nie tak? Ja myślę, że to jest kwestia formalna do ogrania i jakiś taki czy inny sposób na to się pewnie znajdzie. Roma, FunnyPay jest w zakresie darowizny, tak. FunnyPay właśnie służy do tego, żeby ktoś mógł wpłacić darowiznę na stronę organizacji. FunnyPay.pl, jeśli nie korzystasz, to tam znajdziesz informacje, szczegóły odnośnie rejestracji i tak dalej. Ja, Asia, myślę, że że po spotkaniu już podepniemy Analyticsa, którego chyba nie ma. Będziemy mogli sobie stronę poobserwować, zobaczyć, gdzie tam ludzie wchodzą. Popatrzeć sobie na te konteksty, to myślę, że jest ważne, czyli jakich informacji ktoś szuka oprócz Google Analytics, dla tych, którzy nas oglądają, jest Google Search Console. Z tego, co mówiłaś, chyba dostajecie raporty właśnie z tego Google Search Console, czyli to wam pokazuje, z jakich słów kluczowych ktoś wchodzi na waszą stronę, na jakiej pozycji jest wasza strona dla określonych słów kluczowych. To jest, można powiedzieć, takie uzupełnienie do tego badania kontekstu, czyli do sprawdzenia, w jakim celu ktoś wchodzi na waszą stronę. Jak najbardziej tak, tu jestem chętna. Widzę, że dużo się zaczęło dziać a propos darowizny i pobierania e-booka.
Oczywiście nie, my mówimy o dobrowolnej darowiźnie, czyli nie mówimy o kwocie, którą ktoś ma zapłacić za e-booka. To są jak gdyby dwie różne rzeczy. Darowizna jak najbardziej jest dobrowolna, ale w podzięce za darowiznę ja mogę dać dowolną rzecz jako organizacja, tak? W podziękowaniu dajemy, nie wiem, coś możemy dać. Poza tym no, jest mnóstwo wszelkiego rodzaju kramików, wyprzedaży, które też działają na zasadach darowizn, bo tak można, bo co innego odpłatność, która jest wspomniana o przekazaniu, o odpłatności, o działalności nieodpłatnej lub działalności gospodarczej, darowizna jest dobrowolna jak najbardziej i wysokość darowizny, co jest najważniejsze, też jest dobrowolna. Czyli my nie będziemy tutaj mówić, że musi zapłacić ktoś, czyli w cudzysłowie dać darowiznę w kwocie N, tylko ta darowizna rzeczywiście będzie całkowicie dobrowolna. I wysokość tej darowizny będzie zależała od danej osoby. To tak samo jak na kiermaszach mamy, nie wiem, ciastko za darowiznę, tak? Albo cokolwiek, co dajemy w kontekście za darowiznę, tak? Ktoś nam wrzuci coś do puszki i dostaje za to ciastko, albo dostaje za to serduszko, albo dostaje za, no nie wiem, różne rzeczy, że tak powiem, dajemy, tak? Więc to jest, raczej to będzie miało wydźwięk w kontekście podziękowania, tak? Czyli wesprzyj nasze działania, a my damy ci e-booka. To jest trochę kwestia po prostu zrobienia odpowiedniej informacji dla osoby, a wysokość darowizny jest dobrowolna i o to w tym chodzi, tak, że darowizna ma być dobrowolna, a wysokość darowizny także, czyli to może być od grosza do kwoty, którą sobie ktoś tam wymyśli, akurat będzie miał na koncie. Tak, mówisz o tym przykładzie kiermaszu, no to od razu przychodzi mi do głowy taki sposób, motywacja, że można zasugerować tą wysokość, jeśli ktoś miałby taką chęć czy potrzebę, informując o tym, że produkcja tego ciastka kosztowała 2 zł, tak? Na przykład, tak? Znaczy jak gdyby jest dużo mówione, że nie wolno sugerować ceny. Czyli to nie ma być, że ciastko za 5 zł i to jest jak gdyby darowizna. Tak, i tutaj właśnie widzę, że Roma pisze, czyli ważne jest odpowiednie sformułowanie na stronie. Tak, to jest bardzo ważne, odpowiednie sformułowanie na stronie. I rozumiem, że na przykład e-book jest z podziękowaniem, o ile darczyńca chce podziękowanie. Tak, bo to będzie osobna, jak gdyby, co innego, jak sobie tutaj wejdziemy na stronę i mamy wesprzyj nas i tam można sobie zrobić dowolną stronę i nie ma żadnego podziękowania w sensie e-booka, jest tam tylko dziękuję za wpłatę, tak? Pojawia się strona internetowa. A co innego, jak wejdziemy na podstronę, która będzie mówiła o darowiźnie i za to w podziękowaniu wyślemy ci przepięknie przygotowany z naszymi historiami e-book. Całkowicie inny kontekst, a powodujący całkowicie inną reakcję, bo akurat ktoś może bardziej woli dostać tego e-booka, a ktoś stwierdzi, że nie chce tego e-booka i wesprze nas bez jak gdyby tego dodatkowego podziękowania w formie e-booka. Te podziękowania mogą być przeróżne i możecie wysyłać te podziękowania przeróżne w zależności, jakimi materiałami dysponujecie. Tak mi w kontekście przedstawienia kosztów produkcji e-booka, to tak na dobrą sprawę to jest czas, tak? Czyli że, tak. Nie wiem, Magda Grafik spędziła 2 tygodnie nad rysowaniem, ktoś tam nad pisaniem, wypiliśmy 5 milionów kaw przy okazji pisania tego, tak? Czyli żeby rozmawialiśmy, wymieniliśmy 300 maili w ciągu miesiąca, tak? I spędziliśmy tutaj nad jeziorem 100 stron robiąc korektę 5 godzin, nie? Tak, to jest wszystko. Aby ten e-book powstał, takie i takie osoby musiały popełnić takie i takie wyrzeczenia. Tak, to bardzo ogólnie mówiąc, tak? Tak. To jest coś, co pokazuje, że no bo pobranie e-booka tak może się wydawać, e-book, no tam każdy dzisiaj może sobie wydać e-booka. Owszem, każdy może wydać e-booka, ale pokazanie tej właśnie ilości pracy, jaka za tym stoi, zwłaszcza, że mówiłaś, że on tych stron ma mieć tam chyba koło setki. No, na razie jest 70, ale jeszcze nie ma 3 rozdziałów, więc no myślę, że dosyć nie dobija. To jak gdyby tym bardziej ta przedstawienie informacji o tym, ile to wymagało czasu i zaangażowania,
jest tak na dobrą sprawę też fajną historią do promocji. Tak trochę odbiegając od tematu dzisiejszego spotkania. Tak, znaczy w ogóle pokazywanie, to akurat wczoraj troszkę rozmawialiśmy, że w ogóle pokazywanie działań organizacji poza tym, co widać, czyli od zaplecza, jest bardzo, bardzo ważne, bo ludzie po prostu o tym nie wiedzą i nie mają bladego pojęcia, że za tym wyadoptowanym, w naszym przypadku na przykład jakimś kotem, stoi osoba, która tego kota miała w domu, była 5 razy w lecznicy, spędziła tam 4 godziny, a może wstawała co 2 godziny i zmieniała opatrunki. Po prostu nie do końca to wszystko widać, plus te wszystkie działania właśnie, jak ja wrzuciłam ostatnio, jak siedziałam nad jeziorem i czytałam e-booka, bo trzeba go przeczytać i trzeba znaleźć na to czas, żeby tego mojego e-booka, który chcę, żeby powstał, po prostu, no, kilka osób tak naprawdę musi słowo po słowie przeczytać, sprawdzić, czy są wszystkie przecinki, czy jest zrozumiałe, czy jest odpowiedni kontekst, no i tak dalej. Więc to też jest czas i to też jest rzecz, którą się robi w organizacji, ale no wszyscy później właśnie widzą, że powstał e-book, nie? A nie widać tego, jak to wszystko wygląda od zaplecza, więc warto o tym mówić po prostu. Czyli przedstawić autorów i wszystkich, którzy pracowali na efekt końcowy. Tak. No tak. Tu jest jeszcze, pojawiło się jedno pytanie właśnie z Facebooka od Olgi. Czy prośba o 1% podatku powinna być na stronie głównej przez cały rok, czy raczej w okresie rozliczeniowym? Ja się zastanawiam, czy ten okres, tak jak Roma napisała, zdecydowanie warto uświadamiać, czyli że gdzieś ta informacja się powinna pojawiać. Ja się zastanawiam, czy moim zdaniem, w mojej ocenie, poza okresem rozliczeniowym są inne priorytety i inne działania. Warto gdzieś to tam przemycić, ale czy na stronie głównej jako główny komunikat? No to jest pytanie. Nie wiem, co ty, Asia, o tym myślisz. Jak wy do tego podchodzicie? To znaczy, no my jesteśmy mało informatyczni, to też z tego wynika, bo co innego, jak ktoś ma stałą opiekę kogoś nad stroną internetową, przepraszam Maćku, opiekujesz się naszą stroną i bardzo ci dziękuję, ale ja też Maćka, który się opiekuje naszą stroną, nie chcę za bardzo obciążać w różnych kontekstach, bo i tak jest dużo rzeczy do zrobienia w kontekście tej strony, ale rzeczywiście tutaj, Olgo, masz rację, że może rzeczywiście po okresie rozliczeniowym warto, żeby ten komunikat znikał, a pojawiał się jakiś inny. I to może jest kwestia do przegadania z Maćkiem, czy nie da się tak zrobić jakimś prostym kliknięciem, które nawet ja bym była w stanie zrobić, bo rzeczywiście może wtedy warto promować właśnie IOKA albo, nie wiem, jakieś inne działania, które są gdzieś bardziej potrzebne. Dzięki w ogóle za tą informację, bo ja nigdy jak gdyby tego nie rozpatrywałam pod tym kontekstem. Bardzo dziękuję. No tak, to myślę, że ten 1% podatku, to chyba też widać. Powiem wam, że spojrzałem, bo tam w grupie fundraiserze Funny Money tam tych linków do różnych stron pojawiło się więcej, jak wywołałem ten temat, to na kilku stronach jeszcze jest informacja o 1%. Ja nie wiem, czy ten okres, to się chyba już zakończyło, tak? Bo był do końca wydłużony o miesiąc, do końca maja. Skończył. On się skończył, to prawda, ale ja też sobie zdaję sprawę, jak to wygląda, i to mówię o sobie, że no nie do końca mamy, nie wszystkie organizacje mają, moja nie ma, oczywiście nie zapominamy o Maćku, ale jak gdyby no nie ma takiej osoby, która non stop aktualizuje stronę, która non stop śledzi i wszystko sprawdza. Oczywiście są organizacje, które takie osoby mają i super, ale są dużo organizacji, po prostu tego nie ma i no radzi sobie jak może. Czyli skoro już coś się pojawiło, to czasami po prostu jest. Ale jak gdyby w tym kontekście też sobie zdaję sprawę, że tak jest, ale skoro już, że tak powiem, jest wywołany Maciek i takie różne informacje, to będę powoli Maćka prosiła, żeby nam to wdrażał, żeby nam to wdrażał, i my działamy akurat wszyscy wolontariacko i to też jest jak gdyby u nas. No właśnie, zdaję sobie sprawę, że to w wielu organizacjach tak wygląda, że ten wolontariusz z umiejętnościami gdzieś tam informatycznymi czy programistycznymi musi się znaleźć i znaleźć na to czas. A to często nie jest łatwe, zwłaszcza że ta branża jest dosyć zajęta ostatnimi czasy.
i każdy programista ma co robić. Mocno zajęta, ale jak mówię, myślę, że to jest dobry koncept, żeby jednak ta informacja przez ten okres może właśnie nierozliczeniowy się po prostu nie pojawiała. Okej, okay, to jeśli chodzi o waszą stronę, to chyba z mojej strony na dzisiaj, na teraz tyle. My pewnie będziemy w kontakcie, żeby podpiąć tego Analyticsa, czy żeby popatrzeć też może później na tą stronę po zmianach. Dziękuję tobie, Asiu, bardzo. Bardzo dziękuję. Za twój czas, za zaangażowanie i no, mam nadzieję, że będzie okazja jeszcze gdzieś tam powtórzyć i może podzielić się wiedzą, bo pewnie wiele wątków różnych wyciągnęliśmy. Nie da się w ciągu godziny czy godziny z półtorej wszystkiego przekazać. Zgadza się, bardzo chętnie. I myślę, że do następnego razu, a Google Analytics bardzo chętnie wdrożę, tak jak wspominałam, tak, gdzieś wstałam, ale nie dokończyłam. Ja tutaj właśnie tak a propos, ja prowadziłem taki webinar Google Analytics dla NGO. Jeśli ktoś jest zainteresowany tematem, to na akademiafanimani.pl jest nagranie i jest prezentacja dostępna, także tam możecie sobie zajrzeć i zobaczyć, jak od tej drugiej strony, zresztą ten webinar był robiony ze wspomnianą tutaj Olgą z Fundacji Podaj Dalej i na bazie strony właśnie Fundacji Podaj Dalej, więc myślę, że to całkiem ciekawy materiał do zobaczenia. Na pytania chyba zdążyliśmy wszystkie odpowiedzieć, więc dobrnęliśmy do 20 slajdu dzisiejszej prezentacji. Ja chciałem wam tutaj podziękować za obecność, za wasz czas. Zachęcam do tego, żeby sobie te 7 sposobów może nawet wydrukować, ja też mam tutaj w takiej wersji drukowanej te siedem sposobów, żeby dobrze pamiętać. To oczywiście nie są wszystkie sposoby na to, jak tego internautę zachować na dłużej, jak wygrać tą walkę z tymi innymi myślami, informacjami, powiadomieniami, które gdzieś tam się pojawiają jednocześnie temu internaucie i gdzieś go zaangażować w treść na waszych stronach. Tych sposobów jest wiele. Celem dzisiejszym było to, żeby zainspirować i na konkretnym przykładzie wam pokazać, co jest fajnego, na co warto zwrócić uwagę, co ewentualnie modyfikować. Zapraszam na grupę na Facebooku, Fundraiserzy Funny Money. Asia też już tam jest, zresztą gdyby nie była na grupie, to byśmy nas tutaj nie było, tak, nie było dzisiaj. Jak najbardziej. Zapraszam też, ja prowadzę Fundację Od Kuchni, taki fanpage na Facebooku, gdzie różne informacje właśnie a propos prowadzenia fundacji zamieszczam i właśnie tych kulis i różnych z NGO.pl informacji na bieżąco a propos różnych rzeczy. Wspieram organizacje też w ich działalności, więc gdyby ktoś coś potrzebował, zapraszam do kontaktu. To ja mam od razu prośbę do ciebie, Asia, jak możesz wrzucić linka na po prostu Fundraiserzy Funny Money, na grupę. Dobra. Do tego, co robisz, bo myślę, że to jest wartościowa wiedza nie tylko dla tych osób, które są tutaj z nami, ale też dla tych, które są na grupie i być może właśnie znajdą tam coś dla siebie, a wiedzą, moim zdaniem, warto się dzielić i fajnie, że to robimy. Tu pojawiło się jeszcze jedno pytanie od Anety. Chciałem zapytać, jakie dni podczas wakacji są najlepsze do płatnej promocji fundacji? Weekend czy dni powszednie, rano, wieczór, czyli ograniczony budżet? Odpowiedź nie jest prosta, moim zdaniem. I to po prostu trzeba testować, czyli podpiąć piksel facebookowy, bo tu mówimy o płatnej promocji na fundacji. Nie wiem, czy chodzi o Facebooka, tak? Czyli czy to będzie Facebook, czy to będzie Google Analytics, po prostu podpiąć piksel facebookowy, czy skonfigurować cele w Analyticsie i po prostu to testować, czyli zrobić serię postów. Tak na dobrą sprawę, żeby to dobrze przeprowadzić, to powinny być w tym samym czasie wypuszczone takie same treści w różnym czasie, tak? Czyli identyczna treść, identyczna strona docelowa w tym samym czasie i sprawdzenie po prostu efektów. Odpowiedź moim zdaniem nie jest prosta. Możecie popatrzeć po tym, jak wygląda zaangażowanie, czyli w jakie dni jest najwięcej zaangażowania, na przykład na waszym fanpage'u.
czyli kiedy najczęściej, w jakim wieku wchodzą, w jakim wieku, o której wchodzą, kiedy najbardziej są reakcje na Facebookach, na postach, to jak się wejdzie w Facebooka, samego analityka Facebooka, tak, już można zobaczyć, kiedy ludzie wchodzą, kiedy klikają i wtedy można celować powoli w te godziny lub w te grupy docelowe. Ja myślę, że tu Asia nam się szykuje jakiś ten kolejny webinar albo taka dyskusja na różne tematy, bo masz sporo wiedzy, która gdzieś tam przybija i trzeba chyba dać jej miejsce do tego, żeby znalazła publiczność. Dlatego zapraszam i dlatego powstała Fundacja Od Kuchni, w sensie fanpage. Dlatego jak mi ktoś zadaje jakieś pytania, to ja się staram tam odpowiadać, które pomagałam organizacjom kilku w powstawaniu, oprócz tego, że własną założyłam, więc też wiem, co to znaczy zakładanie organizacji i kilku pomogłam powstać. Więc a fanpage, dlatego powstała Fundacja Od Kuchni, żeby te informacje powoli gdzieś tam zamieszczać, ale on tak troszkę działa, no tak powoli, w zależności oczywiście od mojego czasu, bo to tak się nie da. Nie, tak się nie da, mam pomysł, żeby zrobić, jak zbiórkę publiczną założyć, bo mnóstwo osób o to pyta i chciałabym zrobić jakąś krótką prezentację na ten temat, bo dużo osób się pyta, co ja mam tam zrobić, a co ja tam potrzebuję. No jest niby to trochę skomplikowane, ale tak naprawdę no nie. No jak się poklika i już się wejdzie, to już się później robi i tylko wystarczy zamknąć oczy, naklikać i koniec. No tak, masz w tym doświadczenie, a wiele osób dopiero może zaczynać z tym, albo nie zna tego tematu, albo nie tyka go, bo jest nieznany. Tak, tak. No a tam trzeba jeszcze pułap mieć, więc jak gdyby zaczynają się schody, nie? No. Ale będzie, powstanie. Obiecuję, że jak kiedyś trochę będę miała więcej czasu. No bo to się wszystko opiera no niestety na moim osobistym czasie. Więc. Jasne. Dzięki bardzo jeszcze raz, Asia. Ja też bardzo dziękuję. W kontakcie. Jesteśmy jak najbardziej. Jesteśmy w kontakcie. Dziękuję wszystkim za udział. Nagranie z webinara i prezentacja za parę dni będą dostępne na akademia.funnymoney.pl. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia. Cześć. funnymoney.pl. Wiele okazji do pomagania.